Witamy was bardzo serdecznie. Z tej strony... Gamepocalypse! Czyli... Gibi? I... To ty się zawsze przedstaw, czemu ja cię zawsze mam przedstawić? Czemu cię słyszę tak w oddali nagle? Nie wiem, czemu mnie słyszysz. Może dlatego, że jestem w oddali. To nie bądź w oddali. Jestem od ciebie oddalony. Sunta, czyli ten gościu, który tak wąsuje w tej żółtej szacie, to Kibi. A tak. A ta elficka z pomalowanymi oczami to jestem ja. I ja się nazywam księżniczkam. Bo gdzieś tam M wskoczyło. I w tym momencie pomagam Kibiemu robić questy, te początkowe typowo. On mnie opierdzielił, że chciałem grać swoją starą postać. Tak. Nie ma grania starymi postaciami. Seria, którą wcześniej zapowiadałem w poprzednim odcinku, w drugim... Które ty masz potworki? Te, tak? Zabijasz. Wilki, kotki i... dziki. W poprzednim odcinku zapowiadałem, że będziemy grali z Kibim i z Raislinem. Tak więc już z Kibim nagramy, żeby przypadkiem levelem nie odstawał od nas, ale będziemy grali wszyscy Night Elfami. Będzie banda nocnych elfów. Taka nocna elf mafia. Tak, nocna elf mafia. I to będzie pierwszy odcinek od dawna bez kamerki, bo po prostu ogarniamy... Nie ma możliwości. Znaczy się... Możliwość jest, tylko że ogarnianie tej, jak to się mówi, synchronizacji jest straszne, bo kamerkę muszę najpierw skonwertować, a przez to się rozjeżdża dźwięk i potem muszę robić co 3 minuty cięcie i... Czekaj, nie zabijaj wilków, wilki już mam, jeszcze 2 dziki potrzebuję. Tak więc Sunta, czyli Kibi, gra Priestem. A ja, księżniczka, gram Hunterem. Tam jest dzik, widzę dzika, ale tu mam questa do wzięcia, czekaj, wezmę questa. A weź. Tam. Apla. Dalto, japla. Widzę 2 dziki. Jak będziesz chciał grać starymi postaciami, to spoko, ja mogę tą moim paladynem też ten... Tylko ja muszę wtedy swojego podlevelować. Nie, no to wtedy jesteś na tych samych lokacjach, jak i będę po prostu pomagał. Ale ja nie dostanę questów. Ale mówię... Na twoich lokacjach. Moich lokacjach. Dobra. Tak. Jeden quest skończony. I będzie level. Chwila, zobaczę ten efekt. Jej. Ding, szmaty. Może zrobimy gildię. Gildia Mafia Nocnych Elfów. Tak, Nocna Elf Mafia. Czekaj, teraz muszę znowu zbijać dziki i kotki, ale większe. Quest Helper mi pokazuje, że musimy iść trochę dalej. Ale tu... Dobra, nieważne, idziemy. Okej, jak nieważne, to spoko. Nieważne, bardzo nieważne. Ja już mam parę skilli tutaj, jak widzicie. Jakiś tam shot. Spowalnia przeciwnika, którego trafimy. To te wilki, tak? Nie! To nie są wilki, to kotki. Aha. Nie Young Nightsabery. Nie, Mangy Nightsaber. Tu są. Mangy Nightsaber i te Thrissel Boar. Thrissel. Ładnie te. Napierdzielamy. Jeep. A, ty zabijaj. Spoko. A tego grelkidów nie musisz? Nie, jeszcze nie. Co ty mu go bijesz? Nie jego. O, dla mnie to szybko idzie, bo wiesz. No tak. Ja jestem jednak parę leveli wyżej. Standardowo. Musisz mówić trochę głośniej, bo nie wykrywa cię... No nie, mój mikrofon jest taki troszeczkę dupiaty, a na nowy mnie nie stać. No, mikrofony nie są drogie. Samego mikrofonu nie kupię, tylko jak już to z tym... Headseta? No seta. Bez sensu za mikrofon. No, nie tak. Dobra, jeszcze 3 kotki. Jeszcze jeden kotek. Jeszcze jeden, nie?
Potem jeszcze potrzebuję 6 dzików. Ale ty ładnie czarujesz, jakbyś się modlił. No bo ja gram księdzem w końcu, ej. Te dziki, tak? Tchistleboar? Te dziki, dokładnie te. One są takie dzikie. Odwracają, razem ze mną kroniki Azy odwracają zupełnie nowy etap. Dokładnie. Mimo wszystko ty trochę więcej wiesz o tej grze niż ja. Etap bicia dzików. Ej, jeleń. On jest bezczelny, się nie boi. Patrz, to jest sarna, debilu. Sarna, czyli samica jelenia. Bambi! Wow, co ja zrobiłem? Ej, to jest Bambi! Lejemy słodki! Idziemy za... Nie zabijaj go! Osłonię go swoim ciałem! Kurwa, on jest za mocny. Chyba, albo zmakowany. Masz strzałę w tej szyi. On miał pustą krani. Nie ćpi, synek. Nie wiem, czy ćpisz. Mama wie, że ćpisz. Nie wiem. A, właśnie. Tamten, tak? Mam jeszcze 3. O, kurde. Nie tego, co chyba zaatakowałem, ale... Widzę, no widzę. Tam ogarniasz zegarek? Nie. Ja też nie, no ale ile będzie, tyle będzie, nie? Takiego, no. Stary, zero przycięcia, 60 FPS mi nagrywa, nie? Jeszcze się nie pochwaliłem naszym widzom, że nowy sprzęt jest zmontowany. Faktem trwało to bardzo długo. No ale mimo tego, że kupiłem ten sprzęt, nie? To i tak musiałem dokupić, kurwa, przejściówkę. Zasilać. Bo tam ten stary nie ogarniał, nie? Takie dobrze, dobrze, że obudowy nie musiałeś dokupić. No obudowę z tego najstarszego kompa wziąłem, wiesz? Tą obudowę. O co lejemy dwa duże dziki, powiedz mi. Żeby było więcej expa. Ty z tego planu, ty z tego nie masz expa. No wiem, ale doświadczenie mam. Tak. Taki expa. A wiesz co? Nie... Chodź jeszcze w tą stronę, bo tu jest jeszcze inny quest i przy okazji go zrobimy i potem. Się ślicznie błyszczy. Potem się odda do kupy. Tak jest. Uhu. Coś ty przypomina? Uhu. Więc w najbliższym czasie od Ksaza będziecie dostawać tej nowości. Dobre. Bo na sprzęcie, którym obecnie dysponuje raczej większość nowych tytułów, nie? A ode mnie będzie chyba to granie. World of Warcraft. Bold! Zabij pająki! O, kurwa, i to dwa. Boisz się? O, shit. Otoczyły nas. Trzy, kurwa, ładnie. You shall not pass! Patrz jakie lejemy, patrz! No ja po dwa. Jesteśmy w tym, jesteśmy w... Łapce. Gniazdo szeloby. Tak. Nie, a tutaj jest taki... Ten, nie wiem czy grałeś nad tym elfem już. Ale tutaj kiedyś jest coś tam pogrywałem, ale... Quest, gdzie... atakujemy ciągle... Wiesz, jesteśmy ciągle w... takim gnieździe pająków. Taki jest tym, gdzie są pająki. Dobra, nie podnieś tego. No lej! Ale ja nie jestem jak ty, ja potrzebuję manę do mocniejszego bicia. A ja mówię do siebie, wiesz? Znaczy do mojej postaci w zasadzie. Byś mówił do siebie, toś do tego świata. Miałem expo! No to zajebiście. O, właśnie to jest taka, ta. Tutaj grałem jeszcze kiedyś. Pium. Ale nie wiem, jakoś nigdy nie przypadałem za graniem elfami. Nie, mi się po raz strasznie spodobało, powiem ci. To włazimy tak, do nory? Czekaj. Nie. Tą nie, tam. Ale i tak tam będziemy musieli wejść. Tego jednego trzeba będzie wziąć. Ale... Dałaby mi się bańka, jeszcze nie mam na tym levelu. Jaka bańka? To jest Power World Shield się to nazywa. Mogę wrzucić bańkę, która absorbuje pewien damage. O. Level zyskałem, jej, ding ding. Tego koleś się będziesz dwa razy wracał i będzie na czas po tym wracaniu. Wiem, pamiętam. Coś od trójki trzeba będę zanieść. Dobra. Jak będzie z tym Telekstream, nie? No, bardzo mnie to ciekawi, powiem ci.
Naprawdę, bo z miłą chęcią tam ten się udał, ponieważ StarCraft 2 to teraz jakby... jeszcze będziesz startował! Ja, na pewno, tak jak wczoraj. Zrobione. Wczoraj chciałbym zobaczyć tą grę, oj, bardzo bym chciał. Nie nagrywałeś jej przypadkiem? Nie, nie. Ale nagram. Takie coś kiedyś. Gdzie ty jesteś? Chyba gdzie byłeś? Szybki wpierdziel w wykonaniu Game Apocalypse. Tak. Chciałbym napisać. Nagrywam to. Zobaczysz to na Game Apocalypse. Ale tak będę robił na filmach. Będą ci celowo dawać wygrać, żeby to jako tako wyglądało. Nie, ale te na przykład nasze let's playe, nie? Te, które nasi let's playe, to tutaj kręcimy z tego Warcrafta i tak dalej, gadając z Raistlinem, bardzo by było mądrze to zareklamować na forum Hellgrounda. Można! Wiesz, jakieś tam wyświetlenia się skoczą, nie? Zawsze. Okay. Dobra, jestem twoją eskortą, która jej osłania twoje. Ja się zastanawiam, czemu nie wrzuciłem na siebie tych rzeczy, co znalazłem. Mam pelerynkę, jestem jak Batman. No trochę nie bardzo. Będę ja, bo bym tylko... Może jakąś nadpobudliwość opie. Fikołki są zajebiste, szczególnie, że można wyskoczyć, zrobić fikołka i tyłem się opa. Ha, widziałeś? Kurde, uciekł mi z questem, ty. Gdzie? A nie, bo to jest ta zjada, nie ten tam. StarCraft, powiem ci, mam z dubbingiem, nie? No. Dubbing jest jak na dubbing nawet. Ale chyba idzie go wyłączyć, nie? Znaczy się ja wolę po polsku, wiesz? Znaczy nie ma napisów, o, jest, nie ma opcji napisów. Jest dubbing albo angielska wersja. A ja mimo wszystko, wiesz, jeżeli chodzi o takie pojęcia i tak dalej, gdzie już angielski jest trochę na wyższym poziomie, to wolę jednak po polsku, wiesz, wszystko rozumieć co do joty, a nie, wiesz, rozkminiać się, zastanawiać, czy tak jest, tak nie ma. Oj, zbieranie grzybów teraz. O nie. O nie. Ale dobra. Grzybów i jakichś kwiatków, nie? Chyba. Ogólnie może zareklamujemy zlot. Można zareklamować. To ty reklamuj. Do wszystkich widzów. ogólnie Zombie Nation, którego jestem także członkiem, czyli stowarzyszenie zrzeszające fanów Resident Evil, organizuje zlot, na którym pojawiając się wcale nie trzeba być jakimś ogromnym fanem serii. Aczkolwiek te spotkania są zawsze bardzo przyjemne i spotkanie to odbędzie się, co ja pierdzielę. Od 1 do 3 marca w ośrodku Dresso w Sulejowie. Sulejów jest daleko Piotrkowa Trybunalskiego w województwie łódzkim. Ogólnie konkursy, dobra zabawa, nic tylko przyjeżdżać i się bawić, więc wszystkich was zapraszamy. A różne szczegóły odnośnie tego wszystkiego można znaleźć na stronie zombination.pl. Dziękuję, skończyłem. O, no i to bardzo. My na pewno się tam... Znaczy się, ja jeszcze nie wiem, ale ty na pewno, ja na pewno się pojawisz. Tak, ja na pewno. A ja zobaczymy, jak będę z kasą stał, wiesz? Ale powinieneś być. O, thanks, man. Dziękuj, dobra. Teraz weź moją staminę by 3. Zawsze coś. Życie ci skoczyło. Tak jest. Nie wiem o ile, mam 209 HP. To usuń tego z tego i zobacz, ile ci skoczy, jak ci wrzucę. 185 mam teraz. Gdzie jesteś? A! Nie dostanę ingresności o staminy? No. Dobra, szukam tego dziadostwa. Gdzie mi to tu pokazuje? Tam bardziej, nie? W prawą stronę, gdzie ja idę chyba, nie? No, tak. Ale tak. Prawa się błyszczy. Te kwiatki są, jeśli będą przy tym sztawie, przy którym tylkowałem. O, są, tutaj. Chodź za mną. Za mną. Idę. Wiesz, mi ich quest helper nie pokazuje, nie? Bo już mam tego wszystko zrobione, nie chwalą. Bo nie masz quest helpera. Nie, po prostu mam te... O, tu są, dobra, widzę. Tutaj masz... Jeden... Dużo ich, 4 potrzebuję takie. Pełno jest. Ja sobie skoczę do wody, uuhuuu! Zrąbany człowiek. Wygląd skakanie w grach.
sławę elfy mają idiotyczny skok. Tak? One się kręcą tak na magię bok, ja, wiesz, takie ja. 180 do... 180 do... Kurwa, nie dam się. Jeszcze raz. Skocznia dla mnie, stary. No, gratuluję, będziesz miał grę, zamiast levelować postać, będziesz skakał do wody. No, stary, to też jakieś levelowanie, skakanie. No tak. Buty. Pada deszcz. Są grzyby! Jamy grzyby. Aha, teraz grzyby, oh my god. I niektóre będą wpajone. Tych to ja 7 potrzebuję. Kurde, uspokój się. Ale jak one nie zajebiście pływają. Jak? A jak bokiem, stary. Z jaką gracją. Ja tych grzybów znajdę. Szukam grzybów. Kiwi jest na grzybach. To lecę tutaj Kiwiego i Xaxa. Zbieranie grzybów i kwiatów. Zamiast Wocha gramy w grzybobranie. Kwiatobranie. A już nie, już kwiatki zebrałem. No ale było kwiatobranie, tak? Było. Dobra, to ja zabijam pająki. O, też potrzebuję. Zabijaj. Potrzebuję też. O, to ja sobie pozabijam pająki. A, że nie lubię pająków. To sobie pozabijam. A, i nawet ekst mi leci. Ej, dwa są na mnie, dwa są na mnie. Gdzie? Za tobą. Ej, zostawić mojego kumpla. Zostawić mojego kumpla. I pająków bym z 10 potrzebował. Spoko, damy radę. No nie, nie wyciągnę tego sztyletu, kobieto. Z młotka wyjadę, jeb! Za jeden! Jeb! Za jeden! Jeb! Ja za 13 nie chwalę. Zbieraj te rzeczy, bo ich nie mogę brać. A tak by the way to środkowe piwko. Co? No. Piwko. To masz? Piwko mam, Argusa. Jezus. Zapominam ciągle, że te pająki przyszłe atakują, jak się podejdzie. Łooo, jeb, za 13. No, to nie są grzyby ani kwiatki. No nie, grzyby mnie nie atakują. Bo dobrze. WoW to będzie raczej taka bardziej nasze głupie rozkminy niż... Czyli jak większość. No w sumie. Nie tak. No i zobaczymy, ten odcinek będzie raczej bez dźwięku z gry. To mogliśmy powiedzieć na początku. Ponieważ jeszcze nie mam ogarniętych sterowników do tego. Tak myślę, że po takim czasie jak już gramy i gadamy, to się ludzie domyślili, że nie ma dźwięku z gry. No wiem, ale... Nie tłumaczy się dlaczego. Tłumacz się, tłumacz. Twoja wina. Następną nagrywasz ty w takim razie. Co? Następny nagrywasz ty w takim razie. Mi się WoW nie uruchomi. Jak nie? No nie, zbugowany pająk. Jeszcze 5 potrzebuję. Się wraca. Chyba bieda. Biedny pająk. Nie. Nie, no nie wierzę. Ty pająk, weź się ogarnij. Nie mogę go atakować, bo on się wraca, nie? A! Czekaj, chyba dalej nie mogę go atakować. Nie, mogę już. On nie wie, kogo ma atakować. Powoliłem go, teraz dopiero nie wie, co ma robić. Jakby wam Ksazo powiedział kiedyś historię z pająkami, to O matko. Tam są dwa. Jeszcze potrzebuję 4. Spoko, zaraz będą. Wow. Chodź do jaskini. Jeszcze tylko dwa. Wow, ale żeśmy go zjechali, no to było profesura. 17 ekspa mi wszystko. Nie mogę go użyć, zebrałeś z niego wszystko. O kuźwa. Pyk. Ja tu jestem na takiego dobijacza. Albo mam lepszy pomysł, patrz. Uhu! Jeszcze jeden! Spierdalamy!
Ja sobie dam radę, no. Takie pająki mnie strasną, gorzej jakby były większe. Gorzej jakby były prawdziwe, nie? No właśnie. Lecimy na Szczecin. Nie wiem, kiedy te grzyby są, znalazłem dwa i tyle. No tu gdzieś powinny być, z tego co będą właśnie... O, one pod drzewami ze góry powinny być. No, pod drzewami, w tych impach. Ej, tutaj skacze coś, rabbit. Rabbity skaczą? Tak kicają. A ten chyba nie kicał, bo... Nie, on skakał. Skokął. Skokął. Ale kiedyś, kiedyś zrobimy ten... ten filmik po rusku. Ja... A... Właśnie, może streama zrobimy sobie kiedyś z tego. Ja, byś się kupił nowego kompa, nie? To by to streamował, czy... Ja... A widziałeś to, ten filmik musza być przed T-Voltem? Ja... T-Voltem. Ja, T-Voltem. Tu masz kompa, ej, znalazłem jednego. Jak cię zobaczę, to te, jak cię zobaczę, to też powiem, że znalazłem jednego. Hej! No. Ida. Nie? Jestem za razem. Ja. Kryję się. Ja, to jest ten, co Jurek go już zeblił. To ty medytujesz przed tym grzybem te... Ja, no ładny. Piękny grzybku, medytuję ej, przed tobą. Ej, jestem mocnym elfem. Znaj kult natury. Ja. Kult grzyba. Kult grzybu. Gdzież są te grzyby? Pomogę ci, panie. Masz kogoś do zabijania? Nie. Muszę fel moc jeszcze zgrać, ten mech. Oh my god. A to tu Keś. A te glele trzeba zabijać w takim razie, żeby to dodać. Tak? Ja. Dobra, już cię robi. A tu ich nie brakuje. Właśnie. Beast! To zrobimy te grele i... I kończymy. I kończymy. A pełnej eku. Jo, dostałem jeden Cooper. Uwierz mi albo nie, ale już... Tam jest grzyb! Goń go! Goń go, nie, nigdzie nie ucieknie. Mam grzyba! Taka petarda, to mnie widzę następnego! Bier wszystkie! A nie, bo muszę te grele pozbierać, sobie mi nie znikły, nie? Jakiś inny gracz tu jest. Zabijmy. Napisz mu, że jest w obiektywie kamery. We are recording, fuck off. Atakuj te grele, żeby nasze były. Tego z tyłu też zaatakuj. Okej, okay, jak sobie wyty... Jeszcze jednego bym potrzebował. To jednego, tak? No to... Tam jest... Znajdziemy, znajdziemy. Tam jest grzyb. Dobra. Idy. A widzę. Podziękujcie temu panu, przedłużył nam materiał. No, dokładnie. Znaczy nie wiem, czy nasz materiał jest taki fajny, że ludzie by chcieli, żeby ktoś go przedłużał, ale... Jest taki nasz. Jest no, grzyb dokładnie. Następny, nie, no nie, jak ja z tymi grzybami jadę teraz. Widzę grelkina. Ja widzę grzyba. A to mają być grele czy grelkiny? Tam jest napisane, żeby grele. Może w grelkinie też będzie? Nie wiadomo. Dobra, ubiję go w każdym razie, widzisz gdzie jestem? No idę do ciebie. Szukaj se go, teraz ubiję kolejnego przy okazji. Ekspi jak szalony, prawie czwarty poziom te. Ja, z nich też leci. Dobra, jest. I ty, i grzyby z tym lecą. Grzyby przy okazji też skończyłem, kumasz, idziemy questy oddać. Dobra, no to my idziemy questy oddać, a w tym czasie... Zakończymy nagrywanie. Nie, musisz pokazać jak przeleweluję. Aha, no dobra, dobra, bo to będzie wielka chwila. To będzie epickość sama w sobie.
Patrz jak biegnę, po levelik. Tak, widzę. A tak biegnę po levelik. Patrz. I klik. Tutaj mam full inventory. Nie wyszło. Proszę Jezu, no. No. Klik. Klik. Patrz, ja tańczę ze szczęścia. Gdzie żeś poleciał już? Po następny levelik. Tak? To idę też tam potańczyć. Więcej tego dziadostwa się skończyło. Który ty będziesz miał? Nie wiem, może do 5. Daleko masz do tego levela. Jo. Chcę ci młotek wziąć, a nie wiadomo młotek. No. No. A, mam połowa do 5. Czekaj, jeszcze jeden chyba jest skończony quest. Jeszcze jeden quest jest skończony. A to będzie teraz to, co na czas trzeba lecieć do tego typa. A, to nie, to już skończyłem. No nie, ale idę oddać jeszcze ten poprzedni, bo to jest, wiesz, że one są połączone. Migasz, stary. Co robię? Migasz. Migam? Tak. Nie wiem. Migając self ze mnie. Klik, klik. I prawie, no. Prawie ten, ale... Ale zapamiętam. Chyba tym akcentem byśmy się z wami pożegnali. Dokładnie. Tak, byli z wami... Dziękujemy za obejrzenie tak długiego materiału i tak nudnego. On był taki długi, nie wiadomo, nudny raczej tak. Ale przynajmniej zakończymy go epickim tańcem. I zaczęliśmy go w zasadzie też epickim tańcem. Dobrze, to dzięki wam. Do widzenia. No. Na razie. This is Africa.